Straciłem głos, tak, ale zamknąć oczy i tak rozpłynąć się w tej muzyce, to było niesamowite. Pieśń Kurpiowska z Puszczy Zielonej. Z Puszczy Zielonej, tak, ponieważ ja jestem z Puszczy Zielonej. Cześć, mam na imię Marysia, pochodzę z miejscowości Jednorożec, z Kurpi. Tak, serio, jest taka miejscowość. I wybrałam tę pieśń, ponieważ jesteśmy w jakiś sposób w lesie. A to jest tak zwana pieśń leśna, czyli ucina się końcówki, echo nie odpowiada, często taka rzewna, tak zwana przeciągła. I wybrałam ją dlatego, ponieważ śpiewam takie pieśni, uczę się z przekazu naturalnego od naszych mistrzyń, nazywamy je ciotkami. No i tyle. Kocham to. Lampka się zapaliła jako pierwsza, jedyna, powiedz, nie może. Ale dlaczego akurat wybrałeś Marysię? No bo tutaj przede wszystkim właśnie ta emocja była po prostu tak... Ja właśnie, wiecie, mi też tak trochę chyba brakuje słów, bo po prostu to jak na całym planie tego utworu po prostu to tak narastało, narastało i narastało. To oczywiście był celowy zabieg i... No i po prostu tak, ja coś tu sobie zapisałem, sekundkę. No właśnie, przede wszystkim właśnie jest to intrygujące. Jest to właśnie, pokazuje kulturę kurpiowską tutaj, jak się okazuje. I właśnie ten poziom po prostu bycia z tą muzyką i poczucie, że nic innego nie jest. A jeszcze moment, bo widzę, że Renata chciałaby zabrać jeszcze tutaj głos. Myślę, że Mateusz po prostu uprzedził w tym wyborze. Nie zdążyłam i tak żałuję naprawdę niesamowicie, bo ty masz taką moc w głosie. To naprawdę słuchało się niesamowicie, właśnie wiarygodna. Marysia dołącza do zespołu Mateusza. Mateusz, resetuj przycisk, dziękujemy tobie bardzo. I teraz kolejny wykonawca. Zapraszamy. Zapraszamy.